Na Kujawach i Pomorzu trwa kampania edukacyjna Ostatni Dzwonek, promująca szczepienia przeciw COVID-19. Co czuje pacjent, gdy zachoruje na wirusowe zapalenie płuc spowodowane SARS-CoV-2? Na to pytanie odpowiada dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, specjalista chorób płuc, lekarz, który leczył najciężej chorych na COVID-19. Zwykle pacjent, który choruje na COVID-19 i trafia do szpitala, to jest pacjent, który najczęściej ma wirusowe zapalenie płuc spowodowane właśnie SARS-CoV-2 i najczęściej rozwija niewydolność oddychania. Jest to pacjent, który ma przede wszystkim duszność. Określenie duszności jest trudne. Czasami ktoś nie wyobraża sobie, co to jest duszność, ale czuje wyraźnie brak możliwości nabrania powietrza, brak możliwości oddychania, nasilenie oddychania, czyli szybszy jest oddech podczas niewielkiej czynności. Ta przyspieszony oddech się pojawia podczas mycia, ubierania, a nawet podczas rozmowy. Rozmowa staje się problemem. I początkowo ta duszność jest taka niezauważalna i niezrozumiała przez osobę, która choruje, ale później ta duszność się nasila. Nasila się tak strasznie, że właśnie tak jak mówię, podczas rozmowy ta osoba ma znaczne trudności z wypowiadaniem właśnie słów. Kolejnym objawem to jest kaszel. Kaszel, który też nasila się podczas COVID-19, ale najgorszym, najtrudniejszym objawem jest właśnie ta duszność, z którą trudno sobie poradzić. Kampania Ostatni Dzwonek jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w kampanii zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.